zapraszamy na naszą stronę budowadomusystemgospodarczym.pl. Siemaneczko, dzisiaj sprawdzimy koszt ogrzewania domu z projektu Dom na Start bez kredytu. Na ten moment mamy o tyle. Ja co roku tak mniej więcej, miesiąc w te, miesiąc we w te, no teraz ponad rok czasu, to sprawdzimy dokładnie później ile. No i słuchajcie, tak to wygląda. Pan mówi, że jest zatankowany naprawdę pod korek, że aż za. Nie wiem ile procent powinno się zostawiać, ale no już pan chciał po prostu dobić na równe 1000 litrów, także weszło nam równiutkie 1000 litrów. Zaraz sprawdzimy, no przez ile czasu my spaliliśmy te 1000 litrów, ale mi się wydaje, że ostatnio było mniej wbite, nie? No bo tak jak mówię, pan chciał dobić do tego 1000, także tak, idziemy, sprawdzimy co i jak. Słyszycie to? Nagram teraz serię takich filmów, jak się żyje u nas na wsi. Ostatnio taką dyskusję miałem jednym z widzów, który no, za wszelką cenę chciał, nie wiem, czy mnie przekonać, czy kogokolwiek, czy chyba samego siebie najprędzej, że jak można mieszkać na wsi, nie? Nagram o tym odcinek, bo powiem wam, że troszkę mnie to przeraża, nie? Słyszałem o czymś takim jak 15-minutowe getto, jak coś takiego, że nic nie będziesz miał i będziesz szczęśliwy. I myślałem, że to jakieś herezje, wiecie, pieprzenie głupot, ale to się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę, nie? Ale dobra, nie o tym. Słuchajcie, żeby nie bić piany bez sensu. Słuchajcie. Po roku i prawie miesiącu nabiliśmy gazu 1000 litrów, jak widzieliście. 1000 litrów, no ale tak jak mówiłem, on naprawdę już dopchrzanił do tej butli, że aż za. No ale w każdym bądź razie 1000 litrów weszło, nie? Gaz jest teraz po złoty 79 zł, także prosty rachunek 1790 zł. 1790 zł za rok czasu ogrzewania naszego wspaniałego domu. Dom na start bez kredytu, 63 metry kwadratowe. Zapraszam na naszą stronę internetową. I jeszcze do tego trzeba pamiętać o tym, że jest to koszt razem z użytkową wodą, nie? Wiadomo, do kąpania się, do mycia, do wszystkiego. No, użytkowa woda plus ogrzewanie. Także myślę, że tak samo te dyskusje, które były kiedyś na temat pomp ciepła i tego wszystkiego, też po prostu jakby zamknę ten rozdział, bo słuchajcie, naprawdę gościu, który siedzi w temacie, wyliczył mi tutaj taki cały temat za 75 tysięcy, czyli panele, pompa ciepła i to wszystko, to słuchajcie, szybciutko policzę. Ja sobie patrzałem, nie? To nawet jakbym doliczył, co roku wzywam takiego faceta, który przegląda mi piec, czyści, no i tam wiadomo, żeby to wszystko działało, żeby była gwarancja, pobiera od nas 400 zł za taką usługę. Zaokrąglając, niech będzie to 2000-2200 zł. W tamtym roku był droższy gaz i weszło tylko 800 litrów. No ale zaokrąglając 2000, na przykład 200 zł, to słuchajcie, po jakichś
35-37 latach zwróciłaby mi się taka inwestycja, pod warunkiem, żebym nie ruszył nawet, no jakbym nie ruszył w ogóle prądu z sieci, nie? Także można sobie odpowiedzieć samemu na to pytanie, czy to ma sens i czy w tym jest jakakolwiek ekologia. Moim zdaniem żadna. Także no nikt mnie nie przekona do innego rozwiązania, nie? I powiem wam szczerze, że nawet jeżeli zgodzimy się na to, że dopieprzą nam jakieś znowu opłaty za CO2, za ratowanie planety, za tą herezję całą i ten gaz będzie kosztował dwa razy tyle i będę płacił 4000 rocznie, też z tego powodu nie będę ubolewał, a przypuszczam, że nawet te 4000 rocznie to i tak będzie taniej niż kupić tą pompę, to wszystko i no i jechać na tej pompie, nie? Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że pompa ciepła nam potrzebna jest w zimę najbardziej, a w zimę panele mało dni mają po prostu, żeby dawać tą energię. Także takie jest moje zdanie, ja tego nie zmienię. Chociaż może zmienię, nie wiem, ale powiem wam, zacznę nagrywać i chcę propagować ideę małych domków i przede wszystkim życia bez kredytu, bez ciśnienia. I bez takie beztroskie życie. Słuchajcie, bo trochę się wkurzyłem, nie? Bo na siłę niektórzy chcą wmówić innym, że życie na wsi to jest jakieś. Zresztą dojdziemy do tego tematu. Dojdziemy do tego tematu, bo myślę, że nie jedna osoba nam podziękuje. Trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam. Zapraszamy na naszą stronę budowadomusystemgospodarczym.pl.